Co wcale nie znaczy, że wszędzie na Mazowszu jest go pod dostatkiem. Dla wielu miejscowości podwarszawskich stolica stanowi nadal najbardziej pewny pod względem zaopatrzenia teren zakupów. Wśród artykułów pierwszej potrzeby chleb zajmuje chyba najwięcej miejsca w bagażu wracających po pracy z Warszawy do Pruszkowa, Wołomina, Ursusa czy Milanówka. Województwo wciąż odczuwa brak nowoczesnych piekarni, wciąż jeszcze zbyt duży ciężar spoczywa na zakładach liliputach, takich jak na przykład piekarnia Wzorowa w Piasecznie. Ale nareszcie kłopoty z pieczywem ma Piaseczno z głowy. Problem rozwiązał nowoczesny kombinat. Pracuje w nim jednocześnie 10 takich urządzeń, w każdym 220 kg mąki. Wypiek chleba został całkowicie zautomatyzowany. Na trzech zmianach pracuje tylko 23 ludzi. Bezpośrednio przy produkcji tylko 5 na każdej zmianie. Mechanizacja dosłownie na każdym kroku. Koszt budowy piekarni 6 milionów złotych. Jeden z podstawowych postulatów przedwyborczych mieszkańców Piaseczna został zrealizowany. Zadbano o dobre warunki pracy. Największy kłopot sprawiają załodze nazbyt częste przerwy w dopływie wody i prądu. To jest powodem, że miasto jeszcze nie zawsze może liczyć na świeże i punktualnie dostarczone do sklepów pieczywo. Jednorazowo dwa poznańskie Saturny wypiekają 360 kg. Całkowity proces wypieku od chwili pobrania mąki z magazynu do momentu dostarczenia wyrobów do sklepu trwa 5 godzin. W najbliższej przyszłości planuje się tu także wypiek pszennych bułek i rogalików. Tymczasem codziennie wędruje do sklepów 3000 rumianych bochenków. Rumianych i smacznych próbowaliśmy. Nad jakością produkcji będzie niedługo czuwać własne laboratorium. Mamy nadzieję, że troska o jakość wypieku nie pociągnie za sobą przerostów administracyjnych, bo jak dotychczas o prawie Parkinsona nikt tu nie słyszał i sprawy papierkowe załatwia się od ręki. Więcej takich inwestycji.